Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Język miłości i mowa ciała. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 30 maja 1984 roku. Podejmujemy w dalszym ciągu analizę pieśni nad pieśniami pod kątem właściwego i głębszego zrozumienia znaku sakramentalnego małżeństwa. Znaku, który kształtuje się poprzez mowę ciała, która jest szczególną zrodzoną z serca mową miłości. Oblubieniec Wyrażając szczególne przeżycie wartości, które promieniuje na wszystko, co pozostaje w związku z umiłowaną osobą, mówi: Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico. Oczarowałaś me serce, jednym spojrzeniem Twych oczu, jednym paciorkiem Twych naszyjników. Jak piękna jest miłość Twoja, siostro ma, oblubienico. Dla teologii ciała. A w tym wypadku dla teologii znaku sakramentalnego, jest sprawą zasadniczej wagi, kim w owym dwugłosie dialogu miłości jest kobiece ty, dla męskiego ja i wzajemnie. Oblubieniec z pieśni nad pieśniami mówi naprzód: Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja. I w tym samym kontekście zwraca się do niej siostroma, oblubienico. Nie nazywa jej imieniem własnym. Natomiast używa wyrażeń, które mówią więcej aniżeli imię własne. Pod pewnym względem, nazwanie i wezwanie oblubienicy jako siostry, zdaje się jeszcze bardziej wymowne i bardziej zakorzenione w całokształcie pieśni niż nazwanie jej przyjaciółką. Wyraz przyjaciółka wskazuje na to, co zawsze jest istotne dla miłości, która stawia drugie ja przy swoim ja. Przyjaźń. Miłość przyjaźni, amor amicitie, oznacza w pieśni nad pieśniami szczególne przybliżenie, odczuwanie i przeżywanie jako siła wewnętrznie jednocząca. Fakt, że w tym przybliżeniu owo kobiece ja, jawi się dla oblubieńca jako siostra i że właśnie jako siostra jest oblubienicą, posiada szczególną wymowę. Wyrażenie siostra mówi o jedności w człowieczeństwie. I zarazem o kobiecej inności, oryginalności tegoż człowieczeństwa. Jest to inność i oryginalność, nie tylko ze względu na płeć, ale także ze względu na sam sposób bycia osobą. Jeśli być osobą znaczy nie tylko być podmiotem, ale także pozostawać w relacji, to siostra zdaje się najprościej wyrażać podmiotowość kobiecego ja w jego osobowej relacji, w jego otwarciu w stronę drugich. Bliźnich. Z tym, że szczególnym adresatem owego otwarcia staje się mężczyzna jako brat. Siostra poniekąd pomaga mężczyźnie określić siebie samego w ten sposób. Stanowi poniekąd dla niego wyzwanie w tym kierunku. Oblubieniec z pieśni przyjmuje to właśnie wyzwanie, szuka wspólnej przeszłości, jakby wywodzili się z kręgu tej samej rodziny, jakby łączyły ich od dzieciństwa wspomnienia wspólnego domu. Czują się sobie bliscy jak brat i siostra, którzy tej samej matce zawdzięczają życie, w ślad za tym idzie szczególne poczucie obopólnej przynależności. To, że czują się bratem i siostrą, pozwala im bezpiecznie przeżywać wzajemną bliskość i dawać temu zewnętrzne wyrazy, znajdując w tym oparcie i nie lękając się złego sądu innych ludzi. Słowa oblubieńca poprzez wezwanie siostro, Starają się odtworzyć jakby historię kobiecości osoby umiłowanej. Widzą ją jeszcze w okresie dziewczęcym i poprzez takie spojrzenie, sięgające w przeszłość, ogarniają całe jej ja, duszę i ciało, bezinteresowną czułością. Stąd rodzi się z kolei ów pokój, o jakim mówi oblubienica. Jest to pokój ciała, pozornie podobny do snu. Na cóż rozbudzać umiłowaną? Póki nie zechce sama. Jest to nade wszystko pokój spotkania w człowieczeństwie jako obrazie Bożym. Spotkanie przez wzajemne bezinteresowne obdarowanie. Odkąd stałam się w jego oczach jako ta, która znalazła pokój. W relacji do wątku poprzedniego, który można by nazwać wątkiem siostrzanym, a zarazem braterskim wyłania się w miłosnym dwogłosie pieśni nad pieśniami inny wątek. Powiedzmy. Inna warstwa treści. Możemy ją prześledzić, wychodząc od pewnych zwrotów, które w całokształcie poematu wydają się posiadać znaczenie kluczowe. Ów wątek, czy też warstwa, nie jest nigdzie w pieśni nad pieśniami formalnie wyodrębniony. Wypada raczej stwierdzić, że przebiega on poprzez cały utwór, chociaż ujawnia się wyraźnie w niektórych tylko kadencjach poetyckiego tekstu. Oto Oblubieniec mówi. Ogrodem zamkniętym jesteś, siostroma, Oblubienico. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Przytoczone obecnie metafory, ogród zamknięty, źródło zapieczętowane, ujawniają obecność innego spojrzenia na to samo kobiece, ja. Oblubienica staje w oczach mężczyzny jako pani swej tajemnicy. Można powiedzieć, iż obie metafory. Wyrażają całe osobowe dostojeństwo płci, owej kobiecości, która, należąc do osobowej struktury samoposiadania, może z kolei stanowić nie tylko o metafizycznej głębi, ale także o właściwej prawdzie i autentyczności osobowego oddania. To oddanie ma swój własny wymiar. Wówczas, gdy w perspektywie miłości oblubieńczej ma się odsłonić owo małżeńskie poznanie. O jakim mowa w księdze rodzaju, język metafor, język poetycki. Wydaje się w tej dziedzinie szczególnie trafny i precyzyjny. Dla mężczyzny, siostra, oblubienica, jest panią swej tajemnicy. Podobnie jak ogród zamknięty i źródło zapieczętowane. Odczytywana wprawdzie mowa ciała, idzie w parze z odkryciem wewnętrznej nietykalności osoby. A równocześnie to właśnie odkrycie wyraża właściwą głębię wzajemnej przynależności oblubieńców, tego rodzącego się i rozwijającego poczucia, że należą do siebie, że są dla siebie przeznaczeni. Mój miły, jest mój, a ja jestem jego. To poczucie wzajemnej przynależności rozbrzmiewa przede wszystkim w ustach oblubienicy. Poniekąd odpowiada ona w tych słowach na te słowa oblubieńca. W których on wyznał ją panią swej tajemnicy, kiedy oblubienica mówi: Mój miły jest mój, chce powiedzieć zarazem jest tym, któremu siebie zawierzam, i dlatego mówi: A ja jestem Jego. Zaimki, mój i moja, pokrywają w tym miejscu całą głębię owego zawierzenia, które odpowiada wewnętrznej prawdzie osoby. Odpowiada również oblubieńczemu znaczeniu kobiecości w relacji do męskiego ja, czyli odczytanej w prawdzie osobowej godności mowie ciała. Te prawdę wypowiedział ze swej strony oblubieniec metaforą ogrodu zamkniętego i źródła zapieczętowanego. Oblubienica odpowiada na to słowami oddania, czyli zawierzenia siebie. Jako pani swego wyboru odpowiada: Ja jestem jego. Pieśń nad pieśniami subtelnie uwydatnia wewnętrzną prawdę tej odpowiedzi. Wolność daru jest odpowiedzią na głęboką świadomość daru, jaka wyraża się w słowach oblubieńca. Przez taką prawdę i wolność kształtuje się miłość, o której trzeba powiedzieć, że jest prawdziwa. Noventu advenia regnum tu, via tua voluntas tua, ci pur in cielo e in terra. Padre nostro, un po' tiriano, da noi sorgi e dimittet nobis pevida nostra. Si sì, tu lo nostro vittimo, dei vittori De vostri, e tre lo si induca in tentazione, se liberano lo samma.